trafiłem na ten niezwykle głęboki ślad. Kto go odcisnął, pojęcia nie miałem, sądząc po głębokości, szedł z ogromnym bagażem. Poszedłem jego tropem, kompletnie zmieniając swój kierunek. Chciałem się przekonać, co zawiera tak ciężki ładunek. Lecz nie spotkałem i nie spotkam tego tragarza dzielnego. Na szczęście zostawił bagaż i ślad prowadzący do niego. Twarde konfesjonały zazdrości pękały, gdy do środka zajrzałem i skruchą się oblałem, bo były tam schowane, poukładane chronologicznie winy historyczne i nute wnioski wykute na twardym kamieniu, ciężkim jak sumienie, to dziś dźwignie na pary. Poniesie równym krokiem, zostawiając ślady głębokie. To dziś dźwignie na bary. Poniesie równym krokiem, zostawiając ślady głębokie. I już. Ale powiem wam, że jak tutaj trafiłem na ten trzeci przegląd pieśniarzy, to powiem wam, że byłem zaskoczony, że jednak tyle ludzi chce brać coś na bary. Naprawdę. Tak, nie chcę tutaj nikogo znowu powtórzę za łóżkiem skrobać, ale naprawdę bardzo mi się tutaj podobało. To takie miejsce. No, no chyba o to chodziło, nie wiem. A ty czujesz misję jakąś taką, że śpiewasz te piosenki? Po co to robisz? Właśnie, po co ja to robię? No. Jak to mój ojciec chyba nawet dzisiaj do mojej żony powiedział, po cholerę mu ta gitara, żeby on chociaż jakiś grosz przyniósł. To na pewno powiedział po cholerę? Nawet jeszcze gorzej, nie wiem, tak mi żona powtarzała, nie? No, no ale co, no, nie wiem po cholerę, no. Czy ja czuję misję? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale... Ale dlaczego to robisz, po co? No bo, a jak można inaczej powiedzieć? To jest znaczy ja uważam, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby powiedzieć coś, co mi leży na wątrobie. Nikogo specjalnie przy tym nie... Nie bijąc, nie, no co, mogę zostać politykiem jeszcze ewentualnie, jakbym chciał coś zmienić, albo tak, no nie wiem, tak, wydaje mi się, że tak jest jednak najlepiej. Ale to, jeśli mogę, to pytanie po co, to dla nas wszystkich, którzy to robimy, to jest zasadnicze pytanie, ale jednocześnie jest to pytanie, na które ja na przykład sobie nie odpowiadam. Tylko zawsze jest ono jakby na, jak coś na horyzoncie, jak linia horyzontu, czyli linia, która nie istnieje, która oddziela pewną, załóżmy, niebo od wody, ale sama w sobie nie istnieje. To pytanie dla mnie jest takie, po co ja wychodzę, po co ja to robię, ale horyzont jeszcze ma w sobie to coś, że nas pociąga. To jest dla mnie takie pytanie. Bardzo się cieszę, że je zadałeś. Przepraszam, nie mogę tego... Nie, składniej to, powiedzieć. O to chodzi, żebyśmy... No. Żebyśmy coś z tego wynieśli. Nie, bo na przykład właśnie to jest super, Dawid, że tu zabrałeś głos, bo mi się wydaje, że istotą każdego spotkania, a zwłaszcza spotkania muzycznego, jest to, że możemy właśnie poczuć jakąś wspólnotę, pobyć razem i myślę, że ty jesteś w stanie zainteresować ludzi i
coś do nich powiedzieć. To nie to, żeby jakoś tam wychwalać ciebie i tak dalej, ale nie dlatego, że taki jesteś super, tylko dlatego, że chyba większość pieśniarzy, takich prawdziwych, jak już to robią, to po prostu czują, że... No właśnie, jak to fajnie nazwałeś, nikogo tutaj nie obrażasz, nikogo nie... Nikomu nic złego nie robisz, a jednak możesz wypowiedzieć, że to jest najlepszy sposób. I to super. Tak to właśnie wygląda. Może Grzegorz zagraj coś teraz. Ty. A jeszcze wracając, przepraszam, do tego pytania, po co? Ja czasem... Tak mogę? Tak, tak. Ja czasem sobie przed wyjściem do ludzi w tej sytuacji na scenę stawiam sobie taki cel, po co ja to robię? Po czym rozmawiam z ludźmi i okazuje się, że po co innego. I to jest też piękne. Trzeba na tą piosenkę. Masz jakąś piosenkę na ten temat? Bo ma problem na każdy. No. Temat po co? Okazuje się, że tak. Masz jakąś piosenkę po co? Mam piosenkę pod tytułem Artyst Dziewczyny. Dziewczyny. Dziewczyny? Aha. I super. Myślę, że można by ją... Ale to nie dokładnie jest tak o tym, ale mogę ją zagrać. Dawaj. Dziewczyny. No dobra. Dziewczyny nie rozumieją artystów, one wolą zagranicznych turystów. Dziewczyny nie rozumieją sztuki, one wolą chodzić na zakupy. Lecz cóż to za myśliwi, co na natury łonie tańczą z ofiarą, nie strzelą do niej. Jej uroda im cenniejsza niż skóra w mroźną zimę, niż sztuka mięsa. Sztuka mięsa. Zrozum artysto dziewczyny, kiedy powie ci do widzenia. Byłeś dla niej słonym oceanem, na którym usychała z pragnienia. Byłeś dla niej słonym oceanem, na którym usychała z pragnienia. Bo cóż z ciebie za myśliwe, co na natury łonie tańczył z ofiarą, nie strzelił do niej. Jej urodą się dziwił, skóry i mięso, rzecz prawdziwych myśliwych, tak, to sprawiedliwe. Tutaj dla młodych twórców prosta płynie nauka, bezkompromisowa i często samotna, taka właśnie jest sztuka. Bezkompromisowa i często samotna, taka właśnie jest sztuka. Dokładnie po co, ale mówię o pewnej istocie. No, tak jest. Samo się dzieje. Samo. Co Grzegorz? Czy masz jakąś piosenkę o papierosach może? Ja? Nie. O papierosach nie. Bardzo je lubię i niech sobie będą. Nie trzeba ich karcić piosenką. Ja nie mam chwilowo żadnych pytań. To może zagra. Też mam. Też o tym myślałem, więc. Ci wszyscy świeci.
ci, co śpiewali piosenki, czasem pijacy, dziwkarze i schizofrenicy, ci wszyscy łajdacy, nad którymi zawsze czuwali diabeł i Bóg, diabeł i Bóg. Jest piosenka. Melodia jest jakby skądś znana, ale mam to w dupie. Od kilka dźwięków, przy których bawią się, ale wojny nie pamiętasz. Na wojnie czasem była warta kule w łeb, ale wojny nie pamiętasz. Na wojnie czasem była warta kule w łeb, bo piosenka jest jak sumienie, kiedy bez winy jesteś, koi lecz, kiedy stajesz się brzemieniem, za wszelką cenę przerwie twój spokojny sen. Kiedy stajesz się brzemieniem, za wszelką cenę przerwie twój spokojny sen. Warto być jej przyjacielem, bo piosenka przyjaźni prawa zna,
nie tylko z pompą wyprawi ci wesele, lecz i pomoże przebrnąć przez żal. A choćbyś kiedyś zakuty gdzieś w kajdanach w samotności umierał powoli, piosenka choćby przez dziury w ścianach ucieknie i opowie o twojej niedoli. Piosenka choćby przez dziury w ścianach ucieknie i opowie o twojej niedoli. Nie mam nigdy zakończeń jakichś tam specjalnie opracowanych. Bardzo fajna piosenka. Dziękuję bardzo. Brawo. Przepraszam, bo pytałem o Wysockiego, a o Kudżawę też lubisz? O Kudżawę mam bardzo fajny, znaczy fajny, mam bardzo duży sentyment do kilku piosenek. Miałem kiedyś płytę po rosyjsku, ale moja mama, która zajmowała się śpiewaniem, śpiewała o Kudżawę jak mały po prostu. Grała na gitarze i śpiewała z przekładem polskim, tam Młynarski chyba głównie przekładał. Wysockiego nie jestem. Jest taka piosenka Balonik, płacze dziewczynka, balonik, uciekł jej. Jak ją słyszę, to po prostu mi się płakać. Ale ja wiem, że grzechu jest od trudnych pytań, ale jesteśmy w tak kameralnym towarzystwie, że ja też sobie pozwalam. Znaczy, jak myślisz, dlaczego ja cię pytam o Wysockiego i o Kudżawę? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Nie no, myślę, że chodzi ci o ich, nie wiem, o ich anty, znaczy ich opozycyjność, nie wiem, względem świata, nie wiem. Pozostawiam to pytanie otwartym w takim razie. Rozumiem. Chyba. Kurczę, ja nie wiem jak z puentą. To jest pierwsze spotkanie z grzechem. Puentą. No, puentą całego spotkania. No bo to tam mówiłeś, że już zmierzamy do... No tak mi się nie, to jeszcze nie. Donat by siedział tu do rana, ale on... Co? No. Mi się tak, słuchajcie, jak śpiewałeś piosenkę, to... Ja kiedyś grałem w takim zespole... Nie to nie. Głównie zespół był skoncentrowany na muzyce. No, wykorzystywaliśmy różne instrumenty etniczne i nawet mieliśmy swoją publiczność. No i kiedyś kupiłem, to się Cytra Łemkowska nazywał, gdzieś z Bieszcza. Taki kawał pudła ze strunami, no i to była w historii tego zespołu druga piosenka. Pierwsza była pod tytułem Dziady 2 w centrum SPA. I to był cały tekst, a druga była bardziej złożona i ona powstała w sumie w ten sposób, że szedłem po mieście i coś mi mówiło, że warto sobie zapamiętać te wszystkie momenty, więc no właśnie, kawałek pod tytułem Piosenka. Dzieci bawią się na ulicy, ale komuś to nie spodobało się. Chmury białe na błękitnym niebie wczoraj padał. Sroka słucha jak diabeł na gitarze gra. I tak to jest. I tak to thank you.
to tu, to tam, znienacka pojawiają się. Ktoś siedział i wstał, ktoś przyszedł i usiadł, a puenty nie będzie, bo tak to jest. I tak to kurwa jest. Puenty nie będzie. Myślę, że ja też mogę coś spuentować, nasze spotkanie. Super. Tylko nie wiem jeszcze jak. Słuchajcie. A co sobie przewidziałeś na koniec? Właśnie nie przewidywałem nic. Nie planowałeś. Mam tutaj zapisane co prawda jakieś ten, ale to miało być po prostu tytuły, na które miałbym rzucić okiem i miałbym mi coś przypomnieć, ale nie, to te numerki to nie mają znaczenia. Nie miałem żadnego planu, jeśli chodzi o... Bo sam nie wiedziałem, jak to się wszystko będzie toczyć. No, ale zagrał wam piosenkę Pogrzeb. Na koniec chyba. Chyba tak. Jest. No mówię o kilku ważnych sprawach. Czy jest dobrą puentą naszego spotkania dzisiejszego? Nie wiem. No po prostu zagrał wam piosenkę Pogrzeb i tyle. Dobra. O z tym okurzawą, bo strasznie mnie teraz chodzi mi to w głowie. Nie wiem, chodzi ci o sposób grania może, o jakiś taki, no tą prostotę taką, którą oni mieli i tą niestrojność, nie wiem. Tak? Nie. No to nie wiem, to będę myślał dalej, ale to już w domu. Dobra, pogrzeb. To już po pogrzebie. To już po pogrzebie. Starej plebanii trzasnęły drzwi. Na jej podwórzu wzbił się kurz. Spóźniony kapłan biegnie co sił do cmentarnej kaplicy, gdzie czeka już obojętny trup. To z pewnością ich ostatnie spotkanie, być może pierwsze, kto to wie. Jakie to ma znaczenie, skoro i tak nie dostrzegają się. Na bladym licu rumieniec malowany, niedbale wtarty różowy pył, czarna makijażystka z drugiej zmiany kolejny raz nie miała sił. Mąż pił kieliszek szczerych łez, zwiędłych kwiatów kilogramy, czyjś grzecznościowy gest, anielski orszak sfałszowany, pozorami maskowany, zaciekawienie na twarzach, kazanie jakby gdzieś słyszane. Dniówka zmęczonego grabarza. To nie śmierć, to nie śmierć, to życie. Życia nie zabije żadna śmierć. Trupem karmić oczu się nie wstydźcie, bo choć martwy, to wciąż częścią życia jest. To nie śmierć, to nie śmierć, to życie. Życia nie zabije żadna śmierć. Trupem karmić oczu się nie wstydźcie, bo choć martwy, wciąż częścią życia jest. Bo choć martwy, wciąż częścią życia jest. I to jest w sumie dobra puenta. Dziękuję. Brawo. I dziękuję tobie, Grzegorz. Mam nadzieję, że byłem dobrym pierwszym płotem za płotem. Cały tydzień to mocno przeżywałem i szczerze mówiąc to tak... Nie odłączaj. Miałem wyrzuty sumienia, że ci się wpieprzam w koncert. Dlaczego? No bo jakoś tak to...
było... Ładnie wyszło, fajnie. Wspaniałem, wspaniałym. Ale to dobre. pierwszy taki... Fajnie, Paweł. To jest dobra idea. Ja ci powiem, że kurczę... Chętnie będę przychodził na twoje koncerty.